Dzień dobry, Bob! Cześć, Krzysztofie. Czy to ta szopa, którą mamy remontować? Tak, to specjalistyczny warsztat łodzi Krzysztofa. A przynajmniej będzie, gdy go już dla mnie naprawicie. To warsztat do naprawiania łodzi? Tak jest, Dźwigu. Wszystko czasem wymaga przeglądu, żeby mieć pewność, że działa jak trzeba. Auta, łodzie, a nawet żurawie. Naprawimy tę szopę i położymy szyny do wózka, żeby móc nim przywozić łodzie. A potem zamontujemy nowy żuraw portowy. Jak dla mnie idealnie, Bob. A co to właściwie jest żuraw portowy? To specjalny żuraw do przenoszenia łodzi do wody i z wody. To znaczy, że łodzie są wtedy w powietrzu? Jakby latały? O, to gdzie ten żuraw chce zobaczyć? Wszystko w swoim czasie, koparko. Ciężarówka go wiezie, zaraz przyjedzie. Hejka! No to już jesteśmy, Leo Brachu. Ach, dzięki, Alfredzie. Zawsze do usług. Cześć, Leo. Dlaczego tak długo cię nie było? O, przepraszam. Chodzę na dodatkowe zajęcia w szkole, no i trochę się dziś przeciągnęły. Jakie zajęcia? Uczę się wszystkiego o elektronice. To jest bomba! Leo szybko zaczął to chwytać, Bob. Naprawił mi lampkę nocną i stary toster. A teraz? Tada! Hej! Moje stare radio! Naprawione! Kilka poluzowanych kabelków, które trzeba było połączyć. Rewelacja! Radyjko nie grało całe wieki! Tak! Wow! Wow! O, tato! Tyle razy mówiłem, żadnych tańców przy ludziach. Heh, ale jeśli się czuje muzykę, Leo, to trzeba się dać jej porwać. Nie wiedziałem, że z niego taki dobry tancerz. O, Bob, ciężarówka już przyjechał. Dzień dobry, Bob. Cześć, drużyno. Mam tu przesyłkę specjalną. Dzięki, ciężarówko. O, to jest żuraw portowy. Oj, tak. Wiesz, przypomniało mi się, jak kiedyś żuraw portowy wziął mnie za kargo i zapakował na statek do Japonii. I co się stało, ciężarówko? Powiem wam tyle. Z takiej Japonii dość długo się tu wraca. Jejciu! No, pora wracać do garażu, Alfredzie. Jasne, Krzysztofie. Przyjedź jakoś późnym popołudniem. Powinniśmy już skończyć. To super. Do zobaczenia. Pa, pa. Bob, mogę ja podłączyć żurawia portowego i pilota? No dobrze, Leo. Ale jeśli jesteś pewien, że umiesz je podłączyć. Pewnie, że umiem. Ta drużyna radetna pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyno, jesteśmy dziś w sprężynkowym studiu filmowym, żeby zbudować nowiutką, niesamowitą kolejkę. Przygoda z Daszem Błyskawicą. Ojej! Wszystko po to, żeby ludzie mogli przejechać przez scenę z najsłynniejszych filmów Błyskawicy. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam Dasza Błyskawicę. Wiecie, Dasz wysłał nam nawet oryginalne rekwizyty z najsłynniejszych filmów. Dwa dinozaury, rakietę kosmiczną, robota i rekina. Ja je chcę zobaczyć. Kiedy do nas przyjadą? Gdy tylko wreszcie uda mi się odebrać kontener z magazynu Rolanda. Ale mam dziś całe mnóstwo dostaw, więc to może trochę potrwać. To ja mogę pojechać po ten kontener, ciężarówko. Dobra myśl, spychaczu. Dźwig może pomóc. No jasne, Bob. Oszczędzicie mi pracy. Dziękuję. To jedziemy, Dźwigu. Raz, dwa. Dasz Błyskawica. Dasz Błyskawica. Dasz Błyskawica. O, spójrz! Założę się, że rekwizyty Dasza są w jednym z tych kontenerów, Dźwigu. Jejciu! One są ogromne! Spóźniona przesyłka? Najmocniej przepraszam Roland, za tę sytuację. Roland! Który kontener przyszedł do studia filmowego? Ten na końcu, spychaczu. Tak, tak, oczywiście. Osobiście ją dostarczę, proszę. To kontener na końcu, Dźwigu. Ale na pewno na tym końcu, spychaczu? O, tak. Roland tak powiedział. No dobra. Skoro jesteś pewien... Na 100%. Auć! On tak nie pasuje. Chwila, moment. To nie zabrzmiało dobrze. O, ostrożnie, chłopcy. Co wy tu robicie? Próbuję przewieźć ten kontener, ciężarówko, ale nie pasuje. Nie szkodzi. Daj mi go, Dźwigu. No dobrze, już się robi. Wygląda na to, że jednak sam będę musiał go dostarczyć.
Cześć, ciężarówko. Jakieś problemy? To jednak było za trudne zadanie dla tych młodziaków, Bob. Ale dzięki, spychaczu. To miło, że chciałeś mi pomóc. Nie ma sprawy. Dobra, będę się już musiał zbierać. Mam mnóstwo roboty. Dzięki, ciężarówko. Cześć. Możemy otworzyć, Bob, możemy... Poczekaj chwilę, spychaczu. Najpierw musimy poukładać te elementy dekoracji. Otwieraj, Bob, my już prawie skończyliśmy. Wiem, że ty też chcesz zobaczyć rekwizyty, Marto. No dobra, zajrzę do środka. A? O nie. Panie Kamyk? Hmm? Czy są odmiany warzyw, które ładnie kwitną? O tak, dużo. Fasolka, pomidor, nawet rzepka. Spójrz, to jest papryka. To oznacza, że można mieć ogród warzywny i ogród z kwiatami na jednej grządce. O! O, to może zadziałać. Wystarczy tylko posadzić odmiany warzyw, które kwitną. Czekajcie, właśnie wpadłam na fantastyczny pomysł. O nie. Jaki pomysł, pani burmistrz? Czemuż by nie zbudować 8 grządek zamiast 6? Pyszne warzywa i piękne kwiaty. Dziękuję. No dobrze, drużyno. Bierzmy się w końcu do roboty, bo czas ucieka. Wciąż jeszcze możemy zdążyć przed zmierzchem. Ale musisz przywieźć więcej drzewa, spychaczu, i ziemi do podwyższonych grządek. Tylko wracaj szybko. Spokojnie, Bob. Już lecę. Świetnie. Damy radę? Tak, damy radę! A więc mamy 8 grządek i szopę ogrodową. O, wyglądają przepięknie, Bob. Świetnie wyglądają. Już czuję smak mojej rzepki. A ja czuję zapach moich pięknych kwiatów. O. Co tu tak cuchnie? Tak pachnie obornik. To dzięki niemu roślinki pięknie rosną. No cóż, dobrze. To ja wrócę, jak już urosną. Orety! Pomocy, panie Kamyk! Pomocy! Tak, już idę, pani burmistrz. Tak mi przykro. No cóż, przynajmniej teraz nie tylko spychacz ma zapaszek. Hurra! Dobra, podłoga już położona. Wszystkie znaki już postawione. Świetnie, czyli pora skończyć dach. Dźwigu, wszystkie belki gotowe? Tak, już gotowe, bo koparka potrąciła stertę, więc całe wieki układałem ją z powrotem. O nie! O, straszny niefart, dźwigu. Nic się nie martw. Hej, spychaczu, i co myślisz? Czy to nie idealne miejsce na kemping? Jesteśmy w środku wielkiego lasu. O, ale to chyba raczej jest dość daleko od Boba. Tak, ale tu jest mnóstwo do odkrycia. Nie podoba mi się, koparko. Ale co z naszym kempingiem? Nie podoba mi się. Wracajmy i dokończmy ścieżkę. No jasne, że możemy wracać. Żaden problem. Jedź za mną. Znaczy, jedź za mną w tę stronę. Co jest, koparko? Nie wiesz, jak wrócić do domu, co nie? Nie. Czyli się zgubiliśmy. Spokojnie, ja mam genialne kempingowe umiejętności. Niech pomyślę. Gdy się zgubisz, musisz... Nawet nie wiesz, co mamy robić, koparko. Wiem, spychaczu. Gdy się zgubisz, musisz... Musisz... Tak, musisz wysłać sygnał SOS. O tak. A? Co to było? Tak, jakby koparka zaczęła nadawać sygnał SOS. Ale myślałem, że robi ścieżkę ze spychaczem. Koparki i spychacza nie ma.
Jasne. Dźwigu? Szybko! Trzeba ich poszukać! Jasne, Bob! Trąbienie dochodzi stamtąd! Tak, Bob! O! Teraz po prostu musimy czekać. Może coś pośpiewamy? Nie, nie, dziękuję. Koperko! Spychaczu, gdzie jesteście? To Bob! Tu jesteśmy, tu jesteśmy! Mamy was! Koparka, spychacz, co się stało? Ja tylko chciałam sobie urządzić wycieczkę i kemping. Myślałam, że to proste. Nie wiedziałam, że aż tyle trzeba wiedzieć. No, tak, ale każda wycieczka musi być dobrze przygotowana. Poza tym zawsze musisz komuś powiedzieć, dokąd idziesz. Koparka znała sygnał SOS, Bob. Tak, masz rację, znała. I brawo, Koparko. Dziękuję. Szybciutko, niedługo trzeba otworzyć pole na... Hejka, ciężarówko! Czy to te drzwi do sejfu? Tak, są ogromne. To jedne z największych drzwi, jakie widziałem, a widziałem ich w życiu naprawdę sporo. Uwierzcie mi na słowo. Ten sejf będzie naprawdę niesamowity. Zaraz je od ciebie wezmę, ciężarówko. Dziękuję, żurawiu. Pora na odrobinę żurawiej mocy. Dobra, słuchaj. Muszę przekazać Bobowi tajne hasło do tego sejfu. To może powiedz to hasło mnie. Może jednak pójdę po Boba. Nie musisz, Koparko. Ja mam świetną pamięć do haseł. Możesz mi powiedzieć. No dobrze. To posłuchaj. Trzy. Trzy. Jeden. Jeden. Dwa. Dwa. Cztery. Jasne. Trzy, jeden, dwa, cztery. Właśnie, proste. Trzy, dwa, jeden, cztery. Nie, Koparko. Raczej trzy, jeden, dwa, cztery. Właśnie tak, betoniarko. Do zobaczenia. Pa, ciężarówko. Pa, pa. Dobra, to muszę szybko powiedzieć Bobowi hasło, zanim je zapomnę. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Ale spokojnie, ja też je pamiętam. Mogę ci je powiedzieć nawet w nocy o północy. 3, 2, 4. Nie, 2, 1, 4. 6. Tak jest, żurawiu. Jeszcze trochę. Niżej. Jeszcze niżej. No dobra, jest świetnie. Dzięki, żurawiu. Nie ma za co, Bob. Jejku, popatrz na niego. Jest naprawdę wielki. Przekażesz Bobowi tę wiadomość od ciężarówki? Tak, za chwileczkę, bo najpierw muszę się przyjrzeć tej gigantycznej skrytce. I gotowe. Dobra, podłączyłam zamek w drzwiach do prądu, Bob, a światło zamontuję później. Dobra, dzięki. Co teraz, Bob? No dobrze, teraz trzeba przyspawać wszystkie metalowe płyty do ścian sejfu. Wszystkie płyty są na składzie, Bob. Mogę po nie pojechać. Wielkie dzięki. Chyba najwyższy czas na małą przerwę. Idziesz, betoniarko? Tak, idę. Za chwilę do was dołączę. Ten sejf wygląda wspaniale. Może uda mi się szybko zajrzeć do środka? Herbata ostygła. Kto zostawił otwarty termos? Wybacz, Marto. Ja go nie zamknąłem. O, pamiętaj, żeby zawsze wszystko zamykać, Leo. Spróbuję, Marto. Obiecuję. Przywiozłam pierwszą płytę, Bob. Położę ją koło sejfu. Dobrze, Koparko. Marta i ja pójdziemy po spawarki. To ja pójdę z wami. Tego chyba nie było w planie, prawda? A, podłączyliśmy za dużo lampek, przez co spaliły się wszystkie bezpieczniki. Ale przyjęcie za chwilę się zaczyna. Chyba zdążysz to naprawić, prawda, Marto? Naprawdę mi przykro, panie Kamyk, ale nie ma szans, żebyśmy zdążyli usunąć awarię na czas. Ale jak będziemy czytać nuty, rozpakowywać prezenty, no i cieszyć się świętami w takich ciemnościach? Ostrożnie! Panie Kamyk! Wszystko dobrze? Auć! O nie! Przyjęcie legło w gruzach. A to wszystko moja wina, bo chciałem, żeby było zbyt wystawne.
O, a tak bardzo się cieszyłem na to przyjęcie. Ja tak samo. Teraz zgodziłbym się już na jakiekolwiek przyjęcie, bo lepsze takie niż żadne. Wie pan, to może da się załatwić. Znam jedno miejsce, które co prawda jest trochę mniejsze, ale ma własny generator w razie awarii prądu. Możemy przenieść przyjęcie tam. O, tak, zróbmy to, Bob, bo lepsze takie przyjęcie niż żadne. No, drużyno, to musimy się mocno sprężyć. Tak, Bob! Będzie pani łaskawa, pani burmistrz? Oczywiście, Bob. A tak przy okazji, wiem, że to na pewno będzie świetne przyjęcie. Hurra! Prezenty dla wszystkich! Pierożka, Bob? Dzisiaj zasłużyłeś za to, że uratowałeś nasze święta. Wielkie dzięki, tatku. Wesołe niech będą święta, wesołe niech będą święta, wesołe niech będą święta i piękny ten rok. Wesołe niech będą święta, wesołe niech będą święta, wesołe niech będą święta i piękny ten rok. A wiesz co, Bob? Tak sobie myślę, że powinniśmy co roku urządzać Wigilię u ciebie na składzie. Poważnie? No oczywiście. Wiesz, mam kilka fajnych pomysłów, co zrobić, by była jeszcze lepsza. Sam zobacz. Gigantyczna świąteczna karuzela i setka małych tańczących elfów, kręcących sobie piruety. Potem zdalnie sterowane sanie latające nad karuzelą i taka wysoka, sztucznie zaśnieżona góra do zjeżdżania na sankach. Mógłbyś takie coś zbudować? Nie.